Redmi 3 to kolejna wersja telefonu Redmi 3 i Redmi 3 Pro. Różni się przede wszystkim procesorem i to tyle tak naprawdę, bo opakowanie jest identyczne jak i cały zestaw. Czyli znajdziemy tutaj tylko i wyłącznie telefon, kabel micro USB, ładowarkę, papierologię i igłę do wyjmowania tacy na karty SIM. Na pewno nie można się przyczepić do jakości wykonania tego telefonu pomimo swojej budżetowej ceny. Z tyłu znajdziemy metalowe plecki z plastikowymi, nieźle spasowanymi wstawkami, które nie skrzypią podczas codziennego użytkowania. Nie znajdziemy tutaj wzorków rodem z Redmi 3, które dodawały takiego kobiecego wyglądu. Z przodu znajdziemy szkło hartowane, które przykrywa wielokolorową diodę powiadomień, która jest ulokowana pod niepodświetlanymi, dla mnie jest to niezrozumiałe, niepodświetlanymi przyciskami funkcyjnymi. Szkło to jest tylko i wyłącznie hartowane, nieznany jest producent, więc lepiej jest to szkło zabezpieczyć dodatkowym jakimś szkłem, na przykład firmy 3MK. Generalnie wykonanie jest primo, tak samo jak i wyświetlacz. Dobrze nasycone barwy, dobre kąty widzenia, niezłe minimalne jak i maksymalne podświetlenie starczają w ciągłym użytkowaniu. W ustawieniach systemu możemy sobie regulować barwy czy kontrast wyświetlacza. Ten wyświetlacz zadowoli spokojnie 99% ludzi, ale nie zadowoli podobnej ilości ludzi wydajność. Snapdragon 430 wraz z grafiką Adreno 505 i 2 bądź też 3 GB pamięci RAM nie zawsze dają radę, gdzie ja akurat testowałem tą słabszą wersję. Sam system to Android wersji 6 z nakładką MIUI wersji 8, którą omawiałem dokładnie w osobnym filmie i link do tej prezentacji umieszczam pod tym filmem. AnTuTu Benchmark z tego telefonu wyciska około 40 tysięcy punktów. Jest to dobry wynik, ale no coś mi się wydaje, że dla wymagających użytkowników może być nieco mało. Gdy ja korzystam z wielu aplikacji, które mocno obciążają pamięć RAM czy procesor, telefon po prostu potrafi przyciąć, przymulić i długo ładuje aplikacje, na przykład czasem Messenger od Facebooka przestawał pracować w pamięci i po odpaleniu dopiero ładowały się wiadomości. Pewno wielu z Was zastanawia się, jak ten telefon ma się do Redmi 3, no i wydaje mi się, że jest tutaj praktycznie tak samo, a jeżeli oczekujecie lepszej responsywności, warto zakupić wersję 3 GB pamięci RAM. Znam jednak osoby, które posiadają Redmi 3S i są zadowolone w pełni z wydajności tego telefonu. Może też ta krytyka jest spowodowana po części faktem, że do Redmi 3S przesiadłem się z dużo szybszego Zuka Z2. Telefon po prostu nie podobał moim wymaganiom, ale jeżeli jesteście zwykłymi użytkownikami i potrzebujecie zwykłego telefonu z bardzo dobrą baterią, to ten telefon może spokojnie zaspokoić Wasze potrzeby. Przejdźmy do tej baterii, która ma 4100 mAh. Przy moim bardzo prądożernym trybie dnia osobiście tego telefonu nie byłem w stanie rozładować. 6-7 godzin włączonego ekranu to dla tego telefonu żaden problem z ciągle włączonym LTE i ciągłą synchronizacją danych. Więc jeżeli korzystasz z telefonu mniej intensywnie, myślę, że rezultaty na jednym ładowaniu będą jeszcze lepsze i 3 dni na jednym ładowaniu to takie minimum. Będąc na wakacjach, Redmi 3S i moje luby Mi 4C miały po 50% baterii, tyle że Redmi 3S miał ponad 3 godziny włączonego ekranu, a Mi 4C nieco ponad 1 godzinę, więc różnica jest znaczna. Nie zapomnijmy też o multimediach. Aparat to 13-megapikselowa jednostka z pojedynczą diodą doświetlającą, natomiast z przodu znalazło się miejsce na 5-megapikselowy aparat. Aplikacja aparatu oferuje nam na starcie dostęp do lampy błyskowej i trybu HDR, różnych filtrów czy trybów, na przykład znajdziemy tutaj tryb ręczny, w którym możemy regulować tylko i wyłącznie balans bieli czy czułość ISO. Same zdjęcia są w porządku, jak na ten przedział cenowy powiedzmy, ale rewelacji też nie oczekujmy, bo im ciemniej, tym gorzej. Zdjęcia nie są wykonywane zbyt szybko i to jest dość znaczny minus. Na pewno ten aparat jest lepszy niż w wielu chińskich urządzeniach mniej znanych producentów, ale też gorszy od tego, co znajdziemy na przykład w Redmi Note 3 Pro. Jeżeli chodzi o audio, no cóż, tutaj jest bardzo dobrze, nie jest to też najwyższa półka, ale spokojnie zaspokoi potrzeby większości użytkowników. Tym bardziej, że telefon potrafi wygenerować naprawdę dobre niskie tony, nie zagłuszając przy tym innych częstotliwości. Zewnętrzny głośnik jest głośny, ale no brakuje mu troszkę ciepła w tym wydobywanym przez niego dźwięku. Aplikacja muzyki oferuje nam equalizer i sama w sobie jest przyjemna dla użytkownika. Za bezpieczeństwo odpowiada też czytnik linii papilarnych, który nie jest może najszybszy, ale za to praktycznie zawsze odblokowuje nam ekran. Dodatkowo w ustawieniach zabezpieczenia telefonu możemy sobie włączyć blokadę aplikacji na odcisk naszego palca.
Jeżeli chodzi o komunikację, to telefon pracuje w trybie Dual SIM dzięki hybrydowemu złączu albo jedna karta SIM plus karta SD do 256 GB lub też po prostu dwie karty SIM. Niestety jak na Xiaomi przystało, brakuje tutaj pasma 800 MHz LTE, ale na co dzień tego jakoś nie odczujemy, natomiast inne częstotliwości już są na pokładzie tego smartfona. Warto jednak zaznaczyć, że ten telefon dość rzadko mi łapał samo LTE w porównaniu do innych telefonów, na przykład do poprzedniego Zuka Z2. Jeżeli chodzi o lokalizację, telefon szybko łapie fixa i podczas trasy nie zrywa mi połączenia, natomiast podobnie jak w przypadku Mi 5, ten telefon nie do końca współpracował z Endomondo, bo po prostu potrafił wyłączyć lokalizację i po uruchomieniu Endomondo ponownie ona się uruchamiała i trasa była skrócona. Podsumowując i reasumując, Redmi 3S to znakomity smartfon z genialną ceną. Kupimy go za około $130 w sklepie iBuyGo z częściową polską gwarancją. Są też kupony do tego telefonu, które umieszczam pod filmem, jak i sam link do produktu. Jeżeli nie jesteście wymagającymi użytkownikami i potrzebujecie telefonu, który wytrzyma bardzo długo na jednym ładowaniu, ale i też nie musi być mistrzem wydajności, mogę polecić ten telefon. Który bym wybrał z trójki Redmi 3? Zwykłą Pro czy S? To chyba S, bo nie ma tych wzorków, no i jest w rozsądnej cenie, mając czytnik linii papilarnych. Ale jeżeli miałbym go wybrać dla siebie, to tylko w wersji 3 GB pamięci RAM. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tym telefonie, czy wybrać wersję S, Pro czy też zwykłą. A jeżeli macie wersję S, no to dajcie znać w komentarzu, jak ona wam się sprawuje, czy też wam tak muliła czasami jak mi. No jeżeli filmik wam się podobał, zostaw łapkę w górę, to zawsze motywuje do dalszej pracy. Jeżeli nie, no to zostaw łapkę w dół, przynajmniej wiem, że jeszcze muszę pracować nad moimi materiałami. A jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, do czego gorąco zachęcam, zasubskrybuj mój kanał, wystarczy przycisk subskrybuj pod filmem kliknąć i to tyle. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć i do następnego razu.